Hej, witajcie ponownie, albo może i po raz pierwszy na kanale, gdzie dzisiaj przyjdziemy sobie Pokémon Emerald przy użyciu typu Dark. To jest bardzo ciekawe, zwłaszcza w grach do trzeciej generacji. No w sumie to dokładnie to w drugiej i trzeciej, bo w pierwszej tego typu nie było, ale... No więc generalnie ten typ powstał, by znefić jakkolwiek OP typ psychiczny w pierwszej generacji, aczkolwiek doszło do lekkiej kraksy, bo typ psychiczny głównie się specjalizował w specjalnym ataku i specjalnej obronie, więc poki typu Dark były bardziej robione pod fizyczny atak, aczkolwiek z jakiegoś pierdolonego powodu ataki typu Dark są specjalne, więc większość Dark Poków nie ma dobrego staba. Na szczęście później wyszła czwarta generacja i ponaprawiała sporo Pokémonów i na przykład taki Sneasel stał się useful. Dobra, dawać lajki, suby i zapraszam do oglądania. A no i też takie dość ważne info, postanowiłem przestać używać itemów w walkach. Co? Jak to typowo w moich monoranach, muszę się nazwać jakoś adekwatnie do typu z odcinka. Dark Lord się niestety nie mieści, więc nazwałem się Grey. Bo mimo wszystko brzmi to tak edgy i w ogóle kurwa edgy takie. Jak już zdobyłem moje pierwsze pokebole, złapałem sobie żeńską Pulchrienę, którą sobie ekspiłem chwilę na innych Pulchrienach i Zigzagunach i fałki pod ataki Speed. W międzyczasie, szukając właśnie Seedota na lewo od Old Tayton, gdzie jest na niego jedynie 1% szans na spotkanie. Ogólnie warto wspomnieć, że Seedot sam w sobie nie jest Dark, zyskuje ten typ dopiero po ewolucji, ale osobiście akceptuję takie pokemony jako możliwe do używania, a jak wy takich nie akceptujecie, to super, nie wiem, wyjebane w to mam. Zostaw like. Nie udało mi się niestety przykabacić Walliego na ciemną stronę mocy i złapał sobie Ralts, co mojej mrocznej duszy się bardzo nie spodobało. Nauczyłem Seedota Bullet Seed, bo sam z siebie nie uczy się żadnego trwistego ataku, no poza Synthesizem na 21 poziomie, gdzie po ewolucji w Nuzleafa już się nie uczy, a no i propos ewolucji do Nuzleafa. Bullet Seed nie jest jakimś może wybitnym atakiem, ale wystarczy na zmanszotowanie Geodudów Roxane. No oczywiście Nosepass jako już jest pierdolonym kamieniem bez podtypu Ground. Zajął mi troszkę dłużej, ale tylko troszkę dłużej, bo zwykle walka z nim trwa troszkę więcej niż troszkę dłużej. Po zdobyciu pierwszej odznaki zdobywamy możność użycia kata poza walką i w ten sposób zdobywamy Miracle Seed, dana z Leafa oraz w Dewford wziąłem Silk Scarf, który się przyda na później. Z naszymi obecnymi Pokémonami mielibyśmy na pewno problem z Brawlym, ale na szczęście Game Freak w jaskini postanowiło dać Pokémona, który obrywa czterokrotnie od kolejnej sali oraz Sableye'a, któremu najbliższa sala nic nie może zrobić. Więc jak się możecie domyślać, z Sableye'em Brawly to tylko formalność. Na plaży do Slateport Pulchrienę ewoluowała do Mightyeny i w samym Slateport, w tym nie wiem, muzeum czy co to tam jest, od tego Aqua Granta dostałem TM Thief. Wspominałem o tym tylko dlatego, że to atak typu Dark. W drodze do Mauville nie działo się nic ciekawego, jedynie zbierałem jakieś randomowe itemki i napierdałem każdego oponenta na drodze. Nauczyłem Mightyenę Rock Smasha, który będzie ważny na najbliższą walkę z Watsonem. Dałem upust swoim emocjom na Wallim, któremu nigdy nie wybaczę, że nie przyszedł na ciemną stronę mocy. Jeszcze zanim zmierzyłem się z Watsonem, udałem się do Verdotul, gdzie znalazłem Black Glasses oraz w tym namiocie do kontestów wziąłem od babeczki Attract dla Mightyeny, który równie się przyda na Watsona. Przed walką jeszcze z każdemu z moich Pokémonów dałem Cherry Berry, który leczy paraliż, a Watson lubi troszkę sparaliżować. Pomimo moich przygotowań najebał mi ze 4 razy, więc dalej jestem za tym, że ten stary dziad jest w topce najcięższych liderów. Można w sumie nawet stwierdzić, że dosłownie. Zacząłem na jego Voltorba Sableye'em, którym użyłem Fake Outa, a następnie z bomby jego Spark mnie sparaliżował, tracąc przy tym od razu Cherry Berry, ale 3 i 3 go dobiły, bo w międzyczasie użył jeszcze Potki. Na jego Electrike'a wystawiłem Mightyenę, którą zacząłem od użycia Attracta, by następnie wymaksować sobie atak 6 haulami, którymi mimo to nie zmanszotowałem tego Electrike'a, ale ok. Zabrałem ponad połowę życia Rock Smashem Magnetonowi, Frajerzyna chciał mnie sparaliżować, ale ja byłem sprytniejszy i dobiłem go kolejnym Rock Smashem. Mightyena dostała Shockwave'a od Manectrike'a, Rock Smash zadał mniej niż myślałem, ale zmniejszył mu obronę, dostała kolejnym Shockwave'em i użyłem Attracta, od którego pewnie mogłem zacząć, no ale ok. Zdążyłem użyć jeszcze jednego Rock Smasha, który dali zmniejszył mu obronę i Mightyena padła po Quick Attacku. Myśląc, że już nie ma żadnych super potek, wystawiłem Sableye'a na dobitkę, ale Fake Out go nie dobił i typa się wyleczył, 2 Nightshade'ami zdjął mu życie do czerwonego, no i tym razem Fake Out na Zleafa dobił Manectrike'a, no i dobrze, jebać cię dziadzie. W Meteor Falls pomogłem jakiemuś doktorkowi, pomogłem jeszcze tej parze, dzięki czemu dostałem Strength'a, no i na szczycie wulkanu nawaliłem Maxiego. I ciekawostka, której nie widziałem, bo tu ogólnie jest fabularnie coś z Meteorite'em, które ogólnie można sobie wziąć normalnie z tej machiny, i gdy z nim wrócimy do profesora Cosmo, daje nam jeden z 2 TM'ów return. A no i jeszcze od razu tej dziewczynki odebrałem D. Kolejnym celem jest Flannery, więc następnie udałem się na nią. Zacząłem Mightyeną, by zmniejszyć jej Numelowi atak i zmieniłem od razu na Sableye'a, by przyjął Overheata, który zmniejszy Numelowi spec atak. Wróciłem
na Maitiena zmieszając mu atak jeszcze bardziej, a on ustawił Sunny, przez który jego overhity pomimo tak bardzo zmieszanego spec-ataku biły jakiekolwiek obrażenia, gdzie normalnie by tak nie biły. W międzyczasie Maitieno się setupowałem, gdy po czwartym haulu trafił nim magnitudem 10, podjąłem zaskakującą decyzję. Użyłem piątego haula i przeżyła takedown na 6 HP. Następnie Numela Strike oraz Hammer Upta one-shotowałem digiem, no a Torko jest trochę bardziej ta... Aha. W końcu mogłem dodać kogoś nowego do drużyny, a był nim Kaknea, który tak jak Seedot zyskuje to Dark Type dopiero po ewolucji, a ja gram na takich zasadach, jakich gram i mogę go używać. Po wyekspieniu go do reszty drużyny udałem się na walkę z naszym ojczulkiem, z czołem Sybilajem, który po lekkim problemach z konfuzją dał radę pokonać jego spindę, zużywając przy okazji jego hyperpotkę. Jeszcze udało mu się zdjąć Vigorofa po 3 feint atakach i jeszcze Sybilaj otrzymał Oranberry, więc troszeczkę się wyleczył. Zmieniłem na Nuzleaf, którą od razu użyłem fake out na jego slackinga, by stracił jedną turę, by móc wystawić Kakne i ustawić nim Leech Seed, ale niestety jeden facet mi go zdjął. Tu wymieniam Sybilaja z Maitieno, by Intimidate'em pomieścić mu jak najbardziej atak, wymaksowałem atak Maitienie haulami, po czym Rock Smash tego strikinga może kurwa tylko letko drasnął, ale zniszczyłem mu tym obronę chociaż i Dick był już go w stanie pokonać. Jego ostatni line przeżył na czerwonym HP, wyleczył się i slashem dobił Maitienne, a Nuzleaf krytycznym feint atakiem zakończył walkę. Zyskując dostęp do surfa możemy dodać do swojej drużyny dwa nowe Water Dark Pokémony, ale zanim to w kasynie w Mobile wydałem 80 koła na coiny, za które mogłem kupić DM13 Ice Beam, który uwierzcie mi będzie warte takiej ceny, ale dzięki temu nie zatraciłem się w hazardzie. Surfując na prawo od Mobile, u tego typka biorę Goodroda, dzięki któremu mogę złożyć sobie karwanę na tej samej drodze oraz Corfisha w Petersburg. Ogólnie myślałem, że nie ewoluują na 30 poziomach, tylko na 30 któryś, więc jak ich XPM wbijając im przy tym głównie infoki pod atak bez nagrywania, to w szoku byłem i nie nagrałem tego, ale nagrałem natomiast ewolucję Kaknei do Kakterna. Najebawszy Team Aqua w Weather Institute dostałem Castforma, który trzyma Mystic Water, więc mu je zabrałem i dałem Sharpedo. Jeszcze zanim zawalczyłem z Mei, popłynąłem po listą, którym od razu ewoluowałem na Zleaf do Shiftry'ego, w sumie nie uczył się już jako tako dobrych ataków. Na drodze 120 złapałem Absola, czyli poniekąd taką maskotkę typu mrocznego. Po doekspieniu go do reszty udałem się na Winona, na którą zacząłem Sharpedo, którego nauczyłem wcześniej kupionego Ice Beama. Ogólnie to myślałem cały czas, że Ice jest typem fizycznym w trzeci genie, ale okazało się, że jest specjalny, więc lekka kraksa z mojej strony, ale nie zmienia to faktu, że na Sharpedo i tak się dobrze sprawdza, bo zdjął dzięki temu Swablu Ostropiusa, Pelipera zdjąłem Sableima, Skarmoriego i Atalię dalej przy pomocy Sharpedo. Ty by the way obydwu zdjął krytycznymi atakami, więc Ash. Absolę nauczyłem Litterna oraz Aerial Ace, a Maitienie usunąłem Rock Smasha Move Delatera w Lilików. U tej babki na dół od Mount Pyre wziąłem TM do Giga Draina i nauczyłem Shiftry'ego tego ataku, bo daje lata z Bullet Seedem, zaś Kakto i tak zaraz nauczy się Nidlarma, więc bez sensu go uczyć. Prób uczenia Poka bez sensu ataku, to na szczycie tej wieży w Mount Pyre znalazłem TM do Shadow Balla i nauczyłem go Sebelaya, który uczy się go sam z siebie na 41 poziomie, więc zajebiście. Fabułka wiecie te sprawy i dotarłem do Mos Deep, gdzie oczywiście jest walka z Tate i Lizzo. Na ich Claydola i Xatu wystawiłem Kakterne i Sebelayem, którzy Claydora oraz Sir Rocka rozwalili po jednej turze, zaś Donaton uspił Kakterna, więc padł dopiero po dwóch Shadowballach Sebelaya, a sam Xatu padł po jednym krytycznym Shadowballu. Dalej fabułka te sprawy i zanim poszedłem obuli starego Rayquaza, popłynąłem lekko dalej do Pacific Log, gdzie wziąłem od typiarza drugi TM Return do Maitieny, po czym już obudziłem starego Rayquaza, który zażegna fabułkę te sprawy swoim majestatycznym rykiem. O ja? Na Juana chciałem się setupować Kakternem, ale dostał od razu atak i konfuzję, to się wkurwiłem i zacząłem raz jeszcze walkę, tym razem z Shiftrim, bo jest babą, więc nie może dostać Attracta, ale nagle zobaczyłem, że ona też ma grow, więc zajebiście jednak Shiftrim się setupowałem i zeswipowałem Juana. Dotarłem do ligi i podekspiłem swoje poki do 55 poziomów. Jeśli chodzi o trzymane itemki, to tak to wyglądało. Pierwsza walka jest oczywiście ze Sydney, któremu trzeba pokazać prawdziwy potencjał Dark Type'u, którego nie dał rady wykrzesać. Zacząłem z Sebelayem,
by przyjął Intimidate i pokonał jego Mightiena, ale niestety przeżył na 1 HP, wiedząc, że i tak się wyleczy Furystone, zmieniłem na Absola. Jeden Sword Dance i Litten go pokonał, Aerialace na Cacterna oraz Yftriego, zaś na Creodonta oraz Absola ponownie Litten starczył. Jesteś hańbą do ciemnej strony mocy. Kolejna jest Fueb, specjalizująca się w typie duchowym, więc w dosyć podobnym typie. Mightiena jednym crunchem zbija jej Deskrypsowi życie do czerwonego, zaś Debi sam się dobił Kersem. Zmieniłem na Cacterna, jeden Growth i Faint Attack zdjął Boneta i ogólnie jeden Faint Attack wystarczy na całej drużynę, więc Ash. Pierwszy Cilio Glacy pod po jednym Needle Arm jak Cacterna, drugi przez to, że miał dwa poziomy więcej, przeżył na jednym HP, wiedząc, że się wyleczy, wsadziłem w tej samej turze jednego Growtha i kolejny Needle Arm go już zwanshotował i wystawiał Warlaina. Cacterna ustał jak giga czata i zbima na 7 HP i go również zwanshotował, a jej dwa ostatnie Glalie Sharpedo pozagrywał. A jej dwa ostatnie Glalie Sharpedo pozagryzał na śmierć swoim crunchem. Od Rayko to szkoda gadać, bo tak naprawdę Sharpedo go wysolował. No jeszcze Shiftry coś tam próbował ugrać, ale nie wyszło mu to za bardzo. No i co? Walka z Wallace'em. Zacząłem Shiftrym, który trafił krytycznym fakeoutem. Użyłem jednego Growth, co starczyło, by Giga Drain wysłał całe życie z Wailorda. Milotic dostał mniej niż połowę, Shiftriemu Ice Beam zadał więcej niż połowę, Giga Drain zadał chyba jeszcze mniej i dobił mi Shiftriego. Wystawiłem Absola, którym zacząłem od Sword Dance, wiedząc, że się wyleczy, no i co? No, Absol jak to Absol. Resztę jego teamu sobie wysolował i tego no. Eś?